Tramwaj jest środkiem transportu publicznego bardzo ekologicznym. Jest bardzo cichy i przede wszystkim na pewno będzie pomagał nam rozwiązać nasze problemy związane dzisiaj z zakorkowanymi ulicami, z jazdą tą indywidualną, która częstokroć niestety nie jest pożądana. Mamy 15 operatorów tramwajowych w tej chwili, którzy mają bardzo duże potrzeby. W poprzedniej perspektywie unijnej było dużo projektów. Oczywiście kilkaset tramwajów pojawiło się na torach. Wszystko wskazuje na to, że miasta będą kupowały kolejną transzę tramwajów. Środki unijne są do dyspozycji na dalsze inwestycje. Bez wątpienia Polska modernizuje system tramwajowy, inwestuje. Także rzeczywiście można powiedzieć, że renesans czy boom tramwajowy ma miejsce w Polsce. Zdecydowaliśmy się w roku 2007 na to, że będziemy realizować projekt modernizacji transportu zbiorowego w mieście Olsztynie. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki rodzaj środku transportu publicznego chcieliby, ażebyśmy rozwijali. Wtedy 80% powiedziało, że chciałoby, ażeby powrócił do Olsztyna tramwaj. Dzisiaj tramwaj wraca w ramach dużego projektu, który jest realizowany w Olsztynie, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i chciałbym powiedzieć, że mieszkańcy na to czekają. Solaris dostarcza kompletną gamę pojazdów dla mobilności miejskiej. I w tych miastach, które mają systemy szynowe i potrzebują przewozić duże ilości pasażerów, tramwaj się do tego najlepiej nadaje. Polska ma silne tradycje ruchu tramwajowego, natomiast jest to szansa dla nas, do producentów, do powalczenia o ten segment rynku. Zauważyliśmy, że większość tramwajów ma jakąś formę dedykacji czy specjalizacji. Uzależnione jest to od upodobań, czy potrzeb, czy łuków, czy sieci tramwajowej. Tramwaj wrocławski jest specyficznym tramwajem i jest on dostosowany do wymogów Wrocławia. Nam się podoba, bo ma coś w sobie takiego łobuzerskiego trochę. Choćby nawet taki drobiazg jak ładowanie komórek, jak możliwość puszczenia jakiegoś fajnego zapachu. Natomiast tramwaj warszawski jest przeznaczony dla dużej aglomeracji, jest inna przestrzeń. Chodzi też o tą szybkość wymiany potoku pasażerów. Istotą w Warszawie jest to, żeby czas postoju na przystanku był jak najkrótszy. Nowoczesne rozwiązania w tramwajach dotyczą zarówno systemu zasilania, jak i napędu tramwaju. Małe zużycie energii, możliwość oddawania energii do sieci trakcyjnej, czyli oszczędności. Nie może być hałaśliwy, nie może zakłócać elektromagnetycznie środowiska. Musi być jak najlepiej dopasowany do wszystkich potrzeb, a przy okazji spełniać bardzo wysokie wymagania techniczne. Nasze wyroby możemy spotkać we wszystkich miastach, w których są tramwaje polskich producentów. Bardzo ważnym jest to, że tramwaj jest bardzo przyjazny, że tramwaj jest, jak mówiłem, ekologiczny, ma bardzo wiele walorów, jeśli chodzi o jego funkcjonalności. Stworzenie tych możliwości szybszego poruszania się tramwajem i również ochrona środowiska będzie to wszystko sprzyjało temu, że ten środek transportu publicznego będzie dalej rozwijany.